Przytulne sale, komfortowe dla małych pacjentów gabinety diagnostyczne i zabiegowe oraz nowoczesne wyposażenie. Nowy oddział zakaźny dla dzieci w szpitalu imienia Edwarda Szczeklika w Tarnowie został oficjalnie otwarty. Nadbudowany pawilon jest pierwszą częścią modernizacji starego szpitala. Dotychczasowa powierzchnia oddziału 480 m2, tutaj 750 m2, 15 sal. Teoretycznie liczba dzieci ta sama do przyjęcia, lecz jesteśmy w stanie przyjąć prawie dwa razy więcej dzieci. Te sale tak są zbudowane, tak przewidzieliśmy powierzchnię, że w przypadku zagrożenia epidemiologicznego, a dużej liczby dzieci chorych zakaźnie, jesteśmy w stanie przyjąć nawet 50. Jest przestrzeń, która jest tak konieczna do tego, żeby dobrze funkcjonować i w pracy, my jako pracownicy, i dzieciaki, które są chore, i rodzice, żeby mieli lepsze warunki przebywania w trakcie, no w sumie, zdarzenia zawsze jakiegoś niekorzystnego dla młodego człowieka. Także tutaj to, co widzimy, my jesteśmy po prostu szczęśliwi, że przejdziemy do pracy w lepszych warunkach dla wszystkich. Czekamy na dostawy, będzie 30 rozkładanych foteli, które będą mogły pełnić rolę łóżek, i przy każdym dziecku jeden z rodziców będzie mógł przebywać w diametralnie lepszych, różnych warunkach niż do tej pory. Od momentu, w którym dzieci się tutaj pojawią, zniknie oddział, który nie przynosił nam, pacjentom, komfortu, dzieciom zapewne dobrą opiekę lekarską, ale z wielkim poświęceniem personelu. Dzieci trafią do jednego z najnowocześniejszych oddziałów w Polsce. Przeprowadzka oddziału do nowych pomieszczeń nastąpi w najbliższych dniach. Całkowita wartość inwestycji to prawie 4 miliony złotych. Większość tej kwoty pochodzi z budżetu szpitala.